Wszystkie modlitwy nasze przechodzą przez centralę, idą do szefa. Wszystkie, absolutnie. Natomiast możemy przez znajomych w niebie, z uśmiechem to mówię, pomóc sobie, by nasze sprawy były przepchnięte szybciej. Kombinowanie wychodzi, nie? Ale teraz wyjaśnię, o co chodzi. Żyjemy tu ze sobą, nie? Mamy się dobrze, życzę wam dobrze, wy pomagacie mi. Ktoś z nas umiera. Był dobrym człowiekiem, był po prostu super wspaniałym. Za lat 10 Kościół go ogłasza za świętego. Miłość jest silniejsza od śmierci. To dobro, które sobie świadczyliśmy tutaj, ono dalej chce trwać. Jak to może być? Jak może trwać? Przez wymianę dóbr, ale już nie materialnych, ale duchowych. My się modlimy przez wstawiennictwo, mówiąc prawidłowo, świętych. Mówimy często potocznie do świętych, ale święci wiedzą, co z tym zrobić, nie martwmy. Przez wstawiennictwo świętych, czyli oni dostają te nasze prośby, idą do Pana Boga, mówią, tutaj szefie jest sprawa, nie? I tak dalej. No, śmieję się trochę, ale po prostu zanoszą, pośredniczą pomiędzy naszych modlitwach. Czy musimy używać w cudzysłowie świętych? Nie musimy. Nie musimy. Ale miłość, Pan Bóg na tą prośbę, im więcej ludzi się w jakiejś intencji modli, czy żywych, czy umarłych, tym wspanialej ona brzmi, no bo to jest echo miłości, które leci z ziemi, nie? Pan Bóg jeden głos usłyszy, ale jak słyszy cały tłum, no to ej. I to zawsze działa. Dlaczego? Dlatego, że są też złe owoce po tym. To może taką dygresję zrobię. Zawsze w jakichś wielkich, świętych wydarzeniach jest jakiś wielki skandal. Zauważcie, w Kościele jest identycznie. Papież Jan Paweł II umiera. Cała Polska, świat cały się nawraca. Co wyszło w Polsce? Afera? Księża, którzy donosili, tak? Lustracja księży i tak dalej. To jest do oczyszczenia. Okej. Ale sposób podania tego był dziwny przynajmniej. Bliżej nas. Smoleńsk. Katastrofa. Naród się nawraca. Afera z krzyżem. Diabeł się posłużył świętością krzyża, żeby się z nas śmiać. I myśmy się kłócili jak barany przy tym krzyżu. Przy deskach. Bo przecież nie o deski nam chodziło, tylko o miłość nam chodzi w chrześcijaństwie, które na krzyżu się pokazało. A myśmy się kłócili przy deskach. Tak jak apostołowie się kłócili po drodze, który z nich jest większy, który lepszy. Nic nowego w Kościele. Ale chcę powiedzieć, że po świętości zawsze jest jakaś ofera. Mamy rok kapłański. Był rok kapłański 2008-2009 albo 2010. No i wyszły akcje, no tak, pedofilii księży, różnych spraw związanych też z seksualnością, nieuporządkowano, zamieszłe. To jest prawda do oczyszczenia. Ale jeżeli oczyszczamy, to zawsze z miłością. Tak? Lekarz, który bez miłości podchodzi do pacjenta, go kaleczy jeszcze bardziej. Jeżeli jestem członkiem Kościoła, chcę go oczyścić, to robię to z miłością. To jest też zjawisko oczyszczania Kościoła. A wcześniej Sobór Watykański II, otwarcie Kościoła na świat. 66 rok się zakończył, 65, 66, 68 afera, rewolucja seksualna w Stanach Zjednoczonych, hippisi, love, peace, nie? I tak dalej. I, to, i ta seksualność nieuporządkowana to trwa do dzisiaj. Kiedy mamy na każdym kroku bodźce, które nam o tym przypominają. A to jest tylko wycinaczek naszego życia. Seksualność. Bardzo piękne zresztą. Także to też chcę mówić, tak o tych świętych może przeszedłem do pewnych takich rzeczy, ale jest sfera świętości, jest sfera ewangelizacji i antyewangelizacji. Sfera świętości i złego, które przez różne struktury posługuje się, żeby niszczyć. Czyli sfera duchowa działa. Te zależności, relacje duchowe są. W dobrą stronę i niestety też w złą. Do świętych jest, wiemy kim są, co zrobili w życiu. Modlimy się do świętego małżeństwa, do świętej kobiety, jakiejś na przykład starsze panie, jak się modlą szczególnie za nawrócenie synów, mówi święta Monika. Ona się modliła paręnaście lat za tego Augustyna Biednego, czy dłużej nawet, no ale w końcu go wymodliła, nie? Święty Augustyn i święta Monika, dzień po dniu obchodzą swoje święta. Mama za grzesznika swojego syna. Święty Antoni, no tak, to tradycyjnie od zagubionych rzeczy, nie? Się zdarzy. Dzisiaj jechałem, to jest świadectwo. Dzisiaj jechałem, tydzień temu jechałem, dwa tygodnie temu jechałem. Moi aniołowie stróżowie zawsze mi znajdują miejsce parkingowe. Zawsze. Sprawdzam. No śmiejemy się, nie? Prosto, no ej, skoro są sługami, to czemu nie mają być sługami do wszystkiego, nie? Oczywiście trzeba ich szanować, nie? Ale skręcam tutaj, w tą ulicę, nie wiem jak się nazywa, i widzę, że po prostu dobra, aniołowie jest sprawa, nie? Potrzebuję miejsca. Wyobraźcie sobie, że tydzień temu i dzisiaj wyjeżdżał gościu samochodem, nie? Innym samochodem oczywiście, dzisiaj i tydzień temu, ale dokładnie w to miejsce się pasowało, a innych miejsc nie było. No dobra, ale kończy się praca, ludzie wyjeżdżają. No dobra, ale teraz, to się stało teraz.
A nie widziałem tego, że on wyjeżdża, nie? Więc okej, to jest moje świadectwo, ja w to wierzę. Wam zostawię resztę a propos waszego odbioru. Te zależności działają. Czyli przez świętych, zawsze przez pośrednictwo, nigdy do nich jako do bogów, nie? Zawsze jest wszystko przez centralę, Pan Bóg się o każdym ulicy dowiaduje, no, ale lubi, kiedy się dzieli na miłością. Tu czy tam.